Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, w uszach dzwoń, za mietem, a to dzwonnik, program informacyjny, w którym przedstawię wam to, co wrzuciłem na swoim kanale w miesiącu poprzednim oraz zapowiem to, co będzie w miesiącu następnym. Tak w ogóle zauważyłem, że nie zrobiłem dzwonnika majowego, wiecie, skleroza, matury, te sprawy, dlatego też w tym miesiącu uwzględnię filmy z miesiąca kwietnia oraz maja. Rozpoczniemy od dwóch odcinków Drogi do Złota. Czym była Droga do Złota? Był to film z gry League of Legends, w którym to wspólnie z Wojtkiem oraz Witosem chcieliśmy wybić naszą drużynę rankingową Elne Rackers ze srebra 1 do złota. Tak skąd ta nazwa, Droga do Złota? Udało nam się nagrać dwa odcinki, mieliśmy nagrywać kolejne. Jednak w międzyczasie dostałem klucz do bety Company of Heroes 2. Wojtuś mi podał taką stronkę, gdzie rozdawali akurat klucze. Pograłem trochę, no gra się crashowała, co się crashowała, ale zapowiadała się naprawdę niesamowicie. Dlatego sobie postanowiłem, a te nagram jakieś wrażenia, nie? To pierwsze wrażenia, co mi szkodzi. No i zaszkodziło, bo Ubisoft się przyczepił o prawa autorskie, że o, bety nie można nagrywać. I prawda, do widzenia z państwem, ostrzeżenia o prawach autorskich. Ja się cieszę, że poprzednie ostrzeżenia mi zeszły, bo gdyby tak nie było, to bym mój kanał został usunięty, bo tak. Natomiast poprzednie ostrzeżenia wszystkie mi zeszły, teraz mam jedno. Te zejdzie mi w okolicach września, października, bo to jest 6 miesięcy dokładnie. Znaczy, nie dokładnie, 6 miesięcy tak w okolicy. Więc też zrobiłem filmik, zamykam kanał, w którym po prostu poinformowałem wam, jak wygląda ta sytuacja. Oraz to, że seria Droga do Złota jest wstrzymana, albo nawet i można powiedzieć anulowana. Parę osób mi pisało, że o, masz drugi kanał, wrzucaj na drugi kanał, ale szczerze to mi się nie chce się. Bo jednak tworzenie takich długich 30-40 minutowych filmów to jest trochę zajmuje, a wrzucanie na drugi kanał i potem takie różne tego typu rzeczy, no to by mi się nie chce się po prostu. Następnie powstały dwa odcinki Crescent ze Świata według Ludwiczka oraz Galactic Football. Miałem taki napad sentymentu, chciałem coś nagrać, tym bardziej, że oglądałem filmy Nostalgia Krytyka, co się nazywało Disney December, w którym on opowiadał o filmach Disneya i pomyślałem, a zrobić coś podobnego, tylko że o kreskówkach, bo jakoś tak naszła mnie taka ochota. Pojawiły się dwa odcinki i mogę wam już powoli zapowiedzieć, że będą się pojawiały kolejne. Następnie był Gothic Upadły Paladynie, Niewidzialny Templariusz. Jest to z żywcem wyjęty fragment z pierwszego odcinka Gothic Upadli Paladyni Przyjaźń to Magia, który tworzę, bo to jest teledysk do piosenki De Synthetica Niewidzialny Templariusz. Mój kolega miał naprawdę fazę na to, zapomniałem, wrzucę to, on obejrzy i wy się może trochę podjaracie nadchodzącym filmem. No i widzę, że rzeczywiście się podjaraliście. Bardzo mnie to cieszy. Kiedy powstaną prawdziwi upadli, tego jeszcze nie wiem. Następnie były takie poradnik, jak uruchomić Mirror Search na Windows 7, bo się męczyłem z tym trochę, znalazłem na jakimś anglojęzycznym forum, jak to zrobić. To prawda, nagrałem, wrzuciłem, no i Mirror Search pojawi się na moim kanale, ale o tym za chwilę. Dziwny filmik z Minecraft, w którym grałem z Wojtusiem na serwerze, chciałem wam pokazać, co zrobiliśmy. Właściwie to dla siebie to nagrałem. Czy będą kolejne filmy? Raczej nie. Bo nie wiem, bo jakoś tak się nie chcę ostatnio grać w Minecrafta, ale mniejsza o to. Zresztą widziałem, że też ten filmik nie był popularny, bo to Minecraft, nie? I tego. Potem reklama serwera.pl, zareklamuj się u nas. Kolega mnie poprosił, żebym, prawda, nagrał filmik, w którym przedstawię, jak się zareklamować na jego stronie. I tak oto ten filmik się pojawił. Jeżeli macie serwer CS-a, a nikt u was nie gra, to możecie, prawda, na tej stronie za drobną opłatą się zareklamować. No i ostatni film, który wrzuciłem, to był Duel of Champions. Pierwsza rozgrywka z Michelem, moim kolegą ze sprzytani Jacka. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do lajkowania fanpage'a przystani na Facebooku. Czy pojawi się więcej odcinków Duel of Champions? Tak. Sam z siebie nie chcę za bardzo nagrywać, bo nie jestem jakimś koksem, ale jeżeli trafi się jeszcze jakiś sparring, jakaś gierka, prawda, z jakimś kolesią, żeby móc porozmawiać, to na pewno coś z duelka się jeszcze pojawi. Zapowiedzi na nadchodzący miesiąc są takie. Oprócz dzisiaj oraz jutro
Będą dwa odcinki Left 4 Dead 2, w których wspólnie z Piotrkiem oraz z Wojtkiem próbowaliśmy przejść cukrownię bez zastraszania radnej Witchy. Jak nam wyszło, to zobaczycie. Mogę zapowiedzieć, że w Left 4 Dead prawdopodobnie pojawi się więcej odcinków Left 4 Deada. Oprócz tego w poniedziałki i w piątki przez cały czerwiec będą odcinki Let's Playa z gry Mirror's Edge, tak jak już trochę wcześniej wspominałem. Chciałem też nagrywać inny Let's Play, ale tak doszedłem do wniosku, że no kurna, tak nie wiem co nagrywać. Oj, przepraszam. Nie wiem co nagrywać, nie wiem. Nie wiem, prawda. Znaczy, nie mam co nagrywać. Za bardzo też się nie chcę, to pomyślałem, no kurde, ja nie jestem jakimś takim mega Let's Playerem czy coś. Te sprawy, więc sobie odpuściłem nagrywanie drugiego Let's Playa, skupiłem się na Mirror's Edge'u. I tak myślę, że Let's Playów to też będę jakoś tak odchodził od tych Let's Playerstwa na moim kanale, bo jakoś mi to zbytnio dobrze chyba nie wychodzi. Znaczy, nie wychodzi mi to źle, ale wychodzi mi to tak średnio. Oprócz tego oczywiście prawdopodobnie pojawi się Crescent i będę siedział nad upadłymi, jednak nie obiecuję, że pojawi się w czerwcu, raczej nie. Na zakończenie zapraszam wszystkich do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, do lajkowania fanpage'a Przystani Jacka na Facebooku. Oprócz tego, jeżeli chcesz sobie zarobić przeglądając reklamy, a przy okazji pomóc rozwój mojego kanału, w opisie znajdziesz link do rejestracji na takiej fajnej stronce. W tym miesiącu to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w materiałach oraz w kolejnym dzwonniku. Do zobaczenia.